Cześć kochani, jestem Tarocista Faun. Witam serdecznie i zapraszam na kolejny już film, którego tematem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi. Tutaj wychodzę jakby naprzeciw pytaniu skierowanego do mnie przez pana Sławomira, którego serdecznie pozdrawiam. Kochani, ja niejednokrotnie podkreślałem, że bardzo uważnie czytam wszystkie komentarze od was, bardzo serdecznie dziękuję za wyrażone zainteresowanie, za wszystkie pozdrowienia, które odwzajemniam. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i niejednokrotnie wasze pytania są dla mnie inspiracją i staram się odpowiadać na nie na wizji właśnie w moich programach i tak jest tym razem. Także dziękuję jeszcze raz panu Sławomirowi za inspirację i kochani, prośba do was o kolejne pytania kierowane do mnie, o kolejne propozycje programów, o kolejne kwestie, na które chcielibyście znać odpowiedź, co do których chcielibyście, żeby wypowiedział się o nich tarot, czy karty runiczne, czy może wyrocznia I Ching, czy inne, nie chcę powiedzieć instrumenty, bo to jest bardzo nieadekwatne i nieprzyjemne określenie. Trudno znaleźć inne, z których korzystam do dywinacji w celu przepowiadania przyszłości, w celu uchylenia rąbka tajemnicy, by odsłonić trochę kwestię tego, co nas czeka w przyszłości, czego możemy się spodziewać. No ale przejdźmy już do Unii Europejskiej. Może zaproponuję taki coś takiego, że najpierw sprawdzimy relacje, jakie będą między Polską a Unią Europejską i w tym celu wykonam rozkład partnerski, mały rozkład partnerski, który w takich sytuacjach znakomicie się sprawdza. Kochani, rozkład partnerski oczywiście znakomicie pokazuje, jak sama nazwa wskazuje, relacje partnerskie, tak? Czyli relacje między ludźmi, nie tylko w parach, nie tylko relacje małżeńskie, nie tylko relacje typowe, tam damsko-męskie czy inne tego typu między przyjaciółmi, ale także na przykład w biznesie. Rozkład partnerski znakomicie można zastosować do relacji ze wspólnikiem. Pokaże nam, co się wydarzy w tej relacji, co jest w relacji, czego można się spodziewać po wspólniku, jaka będzie przyszłość tej relacji. Można oczywiście zastosować rozkład partnerski do sprawdzenia sobie relacji z pracodawcą. Tak? Czy czeka nas pracy awans, jakie pracodawca ma plany względem nas, czy może chce się nas pozbyć, czy może chce nas zwolnić, czy może nas nie lubi, czy może wręcz przeciwnie, czy może czeka nas pracy awans, czy może czeka nas podwyżka, a może sytuacja firmy jest na tyle zła, bo i tak się w dzisiejszych trudnych czasach zdarza, że pracodawca z bólem serca, nie chcąc, ale będzie musiał nas zwolnić. To wszystko można sprawdzić w relacjach partnerskich, więc zapraszam, można u mnie sobie taką relację zamówić. Oczywiście jest ona wliczona w cenę. Tutaj cena jest od godziny, za godzinę konsultacji. W ciągu godziny można sprawdzić bardzo wiele, nie tylko relacje partnerskie z wybraną osobą, ale także wykonuję zawsze portret numerologiczny, także mówię o tym, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Także zwykle omawiam te podstawowe kwestie, co nas czeka w pracy, co nas czeka w miłości, w życiu osobistym, co nas czeka w życiu takim codziennym, co nas czeka i w jakim stanie jest nasze zdrowie, czego można oczekiwać. No i oczywiście odpowiadam już na szczegółowe także pytania klienta, także zapraszam, telefon jest podany pod linkiem do filmu. Można się ze mną też umawiać na konsultację poprzez fanpage'a na Facebooku Tarocista Faun i poprzez Messenger. Ale żeby już nie przedłużać, karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Rozkład partnerski dla relacji pomiędzy Polską i Unią Europejską. Karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie w rozkładzie partnerskim. Relacji między Polską i Unią Europejską. Karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie.
Najpierw omówię może co pokazują karty z przełożenia, bo zawsze też należy to brać pod uwagę. Na przeszłość umiarkowanie, czyli takie coś, z którego niewiele wynika. Karta umiarkowania w moich odczytach jest zawsze taką kartą, jak widzimy na obrazku, przelewania z jednego kielicha do drugiego, czyli taką, z którego bardzo niewiele wynika. Czy wręcz nic nie wynika. No na teraźniejszość, czyli na niedaleką przyszłość, niepokojąca karta śmierci, która mówi albo o najczęściej mówi o końcu czegoś, no bo śmierć zawsze jest końcem czegoś, takim definitywnym końcem czegoś, ewentualnie może mówić o jakichś bardzo traumatycznych, bardzo nieprzyjemnych, bardzo bolesnych wydarzeniach, albo też o takim wycieńczeniu, o takim straszliwym zmęczeniu. A na przyszłość karta trójki kielichów, karta braku powagi, karta nadużywania alkoholu, karta balangi, karta braku rozwagi. Pani, powiedzmy sobie szczerze, że ludzie, którzy podejmują, nie jest to chyba wielką tajemnicą, ludzie, którzy podejmują decyzje na szczeblu unijnym i ci wszyscy, którzy europosłowie, urzędnicy europejscy, oni świetnie się bawią, oni korzystają z życia, nie zawsze są poważni, obracają gigantycznymi pieniędzmi, z których skwapliwie korzystają. No proszę. To, co Polska wnosi do Unii Europejskiej, bo tutaj w rozkładzie partnerskim zawsze pokazuje się, co wnosi jedna strona i co wnosi druga strona. Pierwsza karta mówi o tym, co się wnosi w ogóle do rozkładu, co się daje. I tutaj to, co wnosi Polska do relacji z Unią Europejską, co daje z siebie, jest to karta Pazia monet. No dajemy pieniądze, płacimy składki. Paź monet jest to właśnie karta, no jak widzimy tutaj chłopca z pieniążkiem, czyli chłopiec płaci pieniążki, płaci składki. Co mamy w głowie w stosunku do Unii Europejskiej? Czyli karta bardzo oczywista, karta trójki monet, praca. Praca, konkret, finanse, powaga. To jest także karta ucznia, karta pracownika, można powiedzieć, tak? Jak tutaj na karcie mamy, karta takiego wyrobnika, czeladnika. Co mamy w sercu? No dwójka mieczy mówi o pakcie, o porozumieniu, no oczywista karta, tak? W tej sytuacji. Co pokazujemy na zewnątrz? Niepokój. Co pokazujemy na zewnątrz, co też odczuwamy tutaj w tej sytuacji. Księżyc mówi o niepokoju, mówi o silnych niepokojach, mówi o lękach. No też trudno się dziwić, no bo w obecnej sytuacji trudno, żebyśmy się nie niepokoili, żebyśmy się nie lękali. Sytuacja w związku ze wzajemnymi sankcjami nakładanymi na siebie przez Zachód i przez Rosję. Sytuacja w związku z wojną na Ukrainie jest bardzo napięta, bardzo kryzysowa, bardzo niebezpieczna, co ja podkreślałem już od dawna i podkreślam cały czas. Dobrze, a teraz co Unia nam daje i co Unia nam będzie dawać? Pierwsza karta, co Unia wnosi do relacji z Polską, ciekawe, jest to karta skąpstwa. Tak jak Polska wnosi pieniążki, czyli składki do Unii Europejskiej i płaci składki, tak Unia Europejska odwzajemnia się skąpstwem. Karta czwórki monet jest to karta skąpstwa, chciwości. Widzimy na obrazku tutaj mężczyznę, który bardzo pilnuje swoich pieniędzy. Karta chciwości, skąpstwa i zachłanności. Pamiętajmy, że czwórka monet jest kartą zachłanności, a więc zresztą inne karty tutaj to potwierdzają, ja zaraz ją mówię szerzej, czyli Unia Europejska siedzi na pieniądzach, tak, jakby zagarnia do siebie, do tych instytucji unijnych, wyciąga pieniądze, dajcie, a bardzo niechętnie, bardzo mało daje coś w zamian. A co ma w głowie? To jest bardzo ciekawe. Siódemka mieczy, karta nieuczciwości, karta złodzieja.
Chyba wszyscy tarociści się ze mną złodzą, że siódemka mieczy jest kartą złodzieja. Jak tutaj widzimy zresztą na obrazku młodego, uradowanego człowieka, który zagarnia miecze i ucieka z nimi, po prostu dokonuje kradzieży. Czyli tutaj Unia Europejska, krótko mówiąc, okrada nas. W sercu dziewiątka, co w sercu Unia do nas żywi, dziewiątka monet. Oddalenie, dalsze miejsce. Dziewiątka monet odznacza dalsze miejsce, oznacza takie samo poczucie komfortu w samotności. Ja trzymam się z daleka od wszystkiego, od problemów. Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę mieć swoją strefę komfortu. Ja mam swoją strefę komfortu, ja mam was wiadomo gdzie, w jakim miejscu. Dajcie mi święty spokój, mnie jest dobrze, jak tutaj osoby na tych karcie, tak widzimy, że świetnie się bawi w swoim ogrodzie i nie interesuje jej, co się dzieje na zewnątrz. Co Unia pokazuje na zewnątrz, jakie pokazuje oblicze. Oj, jak ciężko, o Jezu, jak mi ciężko, dziesiątka buław, tak, pokazuje, jak to strasznie ciężko, że pieniędzy nie ma, żeby może dała, ale nie ma tych pieniędzy i skąd tu brać te euro, to wszystkim by trzeba dawać, to euro, taka Polska też chce, wciąż domaga się tego euro, Jezus ma, a skąd tutaj brać, panie, w tych Paryżach, w tych Brukselach, w tych Berlinach, przecież to biedne kraje, skąd mają dawać, do jakąś tam Polskę, nie? Dobrze, karta wspólna dla relacji, pokazująca też przyszłość relacji, to jest bardzo ważna, jest to karta odsuwania się od siebie. Jak widzimy tutaj, szóstka mieczy mówi o odsuwaniu się od siebie, mówi o podróży, mówi o zmianach. Za wcześnie jest wyrokować tutaj, żeby powiedzieć, że zaraz jeszcze do tego przejdziemy, że ta karta tej szóstki mieczy mówi o odejściu, mówi o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, ale na pewno tutaj jest ukoronowaniem tego rozkładu o tyle, że pokazuje, że ta Unia jest odwrócona do nas plecami. Tak jak widzimy, często zresztą ta karta ma taką interpretację, wielu tarocistów tak ją interpretuje w rozkładach, że druga osoba jest odwrócona do nas plecami. Jak widzimy tutaj, ta osoba siedząca na łódce jest odwrócona plecami do osoby wiosłującej. Jedna osoba wiosłuje, czyli pracuje, a druga jest odwrócona po prostu plecami, tak? Czyli jako wyzyskuje tamtą osobę. No kochani, myślę, że dla osób myślących realistycznie, myślących praktycznie i rzeczywiście sceptycznych wobec euroentuzjastycznego tonu, który przemawia do nas ze środków tak zwanego musowego przykazu. Bo media zresztą nie bez powodu popierają Unię Europejską. Jeśli na przykład zajrzelibyśmy do statutu koncernu Springera, do którego należy wiele tytułów prasowych i medialnych w Polsce, między innymi Tabloid Fakt, między innymi wpływowy portal opiniotwórczy, portal Onet, między innymi Newsweek, także Przegląd Sportowy, wiele innych tytułów, to tenże koncert Springera, te wszystkie jego tytuły mają w statucie zapisane poparcie dla Unii Europejskiej i dla NATO. Tak? Nie dla Polski, tylko dla Unii Europejskiej i dla NATO, a także dla państwa Izrael. Kto mi nie wierzy, łatwo może to sprawdzić, łatwo to może zweryfikować. Nie jest to żadna tajemnica. Tak? Czyli dlatego właśnie, no także inne media, które raczej najczęściej są niemieckie, są nawet ukraińskie, należące do oligarchów ukraińskich, ale zdecydowana większość mediów w Polsce to media niemieckie, więc one oczywiście w bardzo takim optymistycznym tonie i bardzo takim bałwochwalczym wypowiadają się na temat Unii Europejskiej, jaki to wspaniały twór, jak mamy wiele z jej strony korzyści. No ale kochani, wy wszyscy, którzy nie dajecie
się nabrać na tanią propagandę, którzy poszukujecie, chcecie mieć więcej informacji, chcecie mieć większy wgląd, dlatego oglądacie moje filmy i inne, poszukujecie innych niezależnych źródeł informacji w internecie, bo macie, co wielokrotnie podkreślam, macie niezależne umysły, macie wolne umysły, jesteście wolni duchem, jesteście dociekliwi i dlatego na własną rękę szukacie informacji. Myślę, że wy wszyscy nie jesteście zaskoczeni tym rozkładem partnerskim, który pokazuje stosunki Polski z Unią Europejską, bo raczej jest to oczywiste. Dobrze, kochani, a teraz może już kontynuujmy temat. Zrobimy rozkład zwany rentgenem, tak? Czego możemy się spodziewać po Unii Europejskiej, co Unia Europejska nam da. Rozkład ten znakomicie się sprawdza. Przypomnę, że kiedyś zastosowałem go w stosunku do Władimira Putina, dosłownie na tydzień przed wybuchem wojny. I przypomnę, że tam karta opisująca prezydenta Federacji Rosyjskiej była to karta diabła, a karta, która mówiła o tym, co może dać światu, co da światu, była to karta śmierci. Tak? No wojna to śmierć i w jakimś stopniu diabeł. Tak? Nie ulega żadnej wątpliwości. Dobrze, ale sprawdźmy teraz, przechodzimy do tematu Unii Europejskiej. Intencje Unii Europejskiej wobec Polski. Jakie są intencje Unii Europejskiej wobec Polski? Szóstka monet jest kartą wymiany handlowej, transakcji, ale następna karta jest kartą siódemki monet, kartą niewielkich zysków. Siódemka monet jest to bardzo nieprzyjemna karta, która mówi o bardzo niewielkich zyskach przy dużym nakładzie pracy. Tak? Czyli jeśli te dwie karty zestawimy obok siebie, one są dopełnieniem tego, czego już się dowiedzieliśmy z rozkładu partnerskiego. Tak? Czyli, że jedna ze stron, wiadomo, która wyzyskuje drugą stronę i po prostu czerpie z niej zyski, czerpie z niej pieniądze. I takie są tutaj intencje Unii Europejskiej.